Bez komentarza. To jest cyberpunk. Już się przyzwyczaiłem, wiesz, mam tak sprany mózg, że jak widzę coś takiego, to... A nie, to cyberpunka sobie gramy. I co, cyberpunk znowu będzie tutaj? Teraz jest więcej ludzi. O, tam już wyskakują. Oczywiście. Betonowe ludziki, to jest coś dziwnego w tej ziemi. O co chodzi? A zaraz jak ja będę szedł? Nie no, mi się nic nie dzieje. XD. Witam, to będzie Zagrajmy w Cyberpunk 2077, 23 odcinek. I tak, dzisiaj będziemy dalej kontynuować poboczniaki, poboczne jakieś kwestiki. I właśnie coś pamiętam poza odcinkiem, jeździłem sobie samochodem po coś, już nie pamiętam po co, chyba sobie, nie wiem, trenowałem jak się jeździ tym nowym pojazdem, albo, nie wiem, jakiś gangusów sobie rozwalałem, tak dla zabawy. I nagle ktoś do mnie zadzwonił z jakąś misją i właśnie, zatrzymałem tego sobie, tak jakby cofnąłem net i chciałem przesłuchać, o co tam chodziło. Myślałem, że tu mam samochód do kupienia, ale nie, to mój pojazd przede mną stoi. I tak, dzisiaj tą wysepkę będziemy chcieli dokończyć i trochę jakichś poboczniaków. Tutaj jakiś jest poboczny quest w tej całej, w tym samym obozie i tutaj chyba dalej ten automat. Pamiętam, że jak ostatni raz byłem u tego automatu, to widz coś tam powiedział, że jakąś tam z jakąś panią rozmawiał, ale ja tam żadnej pani nie widziałem. Może dlatego, że ja się zrespiłem tutaj od razu obok tego. Może się tutaj przeniesiemy, a później sobie dojdę do tego automatu. Ale najpierw ja bym chciał... Tak na razie sobie dla jaj zaznaczymy, że jadę tutaj. Ale za chwilę do mnie powinna jakaś pani zadzwonić, albo pan, już nie pamiętam. To pamiętam, że poza odcinkiem coś tak na mapie mi migało. Jakby w tamtym kierunku. Dobra, na razie jedziemy, niech ktoś coś do mnie zadzwoni. A, chyba wiem, taka pani z telewizji do mnie dzwoniła. Tak, chyba to taka pani z taką grzywką, taką fryzurką na pędzel postawioną do góry. Nie wiem, kto się profesjonalnie nazywa, ale ona do mnie zadzwoniła, że coś mają problem z takim gościem, co w ostatnim odcinku właśnie o tam był skazańcem, coś tam. Ale nie dzwoni teraz ta pani. No nic, jeżeli nie zadzwoni ta pani do momentu, aż dojadę do tego celu, no to trudno, robimy ten cel. Ale tu dużo jest znaczników. Co jest? Jakiś obraz przede mną już tak mignął dziwacznie. No, chyba dojechałem na miejsce i nikt do mnie nie zadzwonił. Widzę pierwszą kamerkę. Siatkę. Siemaneczko. Siemaneczko. W sieci powstała stronka oczerniająca kandydata na burmistrza Weldona Holda. To ten gość, co teraz jest tymczasowym burmistrzem. Pojebane, nie? Też z tego niewiele rozumiem. Polityka. Dobra, mój klient chce, żeby ta stronka, co oczernia Holta, sobie zniknęła. Szczegóły całej akcji masz w załączniku. Okej, pewnie po cichu i tam wsadzić kabelek w komputer. Po prostu ma ta stronka zniknąć i... Czy to Sixth Street'i robią? Za bardzo nie mam tu opisane, co ja mam tak naprawdę robić. Zaraz, sprawdzę sobie w J. Czy ja czasem nie pomyliłem save'ów, bo... Ta pani powinna szybko do mnie zadzwonić na początku odcinka, a jakoś nie było jej... No tak, to jest ten quest, zaraz. No dobra, no chyba nie zadzwoniła po prostu do mnie i tyle, nie wiem, coś mi się zbagowało w głowie. Dobra, moja wesoła kamerko, pokaż mi interfejsy. Aha, ja wróci. No jeden człowiek tutaj siedzi, mieszka sobie. A dezaktywacja i wchodzimy elegancko. Nie, tam jeszcze inni są dalej. Zaraz, szybki zapis. Czy wy mnie od razu zauważycie i będziecie sprawiać problemy? Dobra. Zrobimy tak, że ja cię chwycę. I cię obezwładnię. Nie wiem jeszcze, czy ja powinienem mi zabijać, czy nie, ale zróbmy to bardzo profesjonalnie, po cichu. To jest jakiś pierwszy komputer. Czy ja mogę coś tutaj... Podłącz się, F. Może od razu z poziomu tego pierwszego komputera to zrobimy. Nie, no na pewno nie. Za łatwo by było. Lokalna sieć. Dobra, wyłączymy coś tam. I... awaria. Mają jakąś dziwną technologię Militechu i że w garażu 66, to wszystko zostało przeniesione i że tam jakoś tam... W tym miejscu będzie prąd tak jakby dostarczany. Czyli pewnie muszę znaleźć ten garaż 66. Dobra, coś tam polityczne. Pierdu. Za bardzo mnie nie interesuje i tutaj jakiś spam. Pozbierajmy i szukamy dalej. Tutaj jakaś gromadka ludzików stoi. Chyba wszystkie kamery wyłączyłem. Muszę znaleźć... Tak, bo tutaj właśnie w komputerze wyłączyłem wszystkie kamery. Muszę znaleźć garaż 66. I w nim sobie poszperamy. Ale syf. Dużo was tu jest. Tam jakiś człowiek jeszcze stoi. Chwila. Tak, nawet mam cel misji, odszukaj garaż 66, ale... Co to jest?
ale dalej nie wiem, czy ja mam to po cichu zrobić. A, bo wiem, co zrobimy. Wskoczymy sobie po prostu tymi moimi super skocznymi nóżkami na dach i dachami przejdę. Kurde, 55 nie mogłem znaleźć. Robimy Assassin's Creed'a. Tak. Wskakuj. Wi. O, dobra. Gdzie tu można znaleźć garaż? Ten, który ja szukam. Pewnie będzie mocno chroniony i dużo ludzi tam będzie stało pewnie przed jego wejściem. Jak coś, to mam perfidny pistolecik z tłumiczkiem, który mogę sobie jakiegoś zastrzelić. Ale na razie się bawimy na ninja. No tutaj jest dużo strażników. Jeśli ktoś by miał mnie zobaczyć, albo jeżeli miałby to gdzieś być, to na pewno gdzieś jest co najmniej z kilku strażników. Tu jest coś. Użyj siły. Siema. I tak później tą miejscówkę sobie no po tym questie, ale też jeśli to zrobię po cichu, to później tak całą rozwalę. Wszystkich rozwalę i no i wszystkie garaże sobie obejrzę. O kurde, ciebie to już nie ominę. No to dachami lecimy. Siup. Aha, tu już wyjdę chyba poza te garaże. O, to tego łebka, co tu mnie skanuje, o właśnie tego, to może sobie zestrzelimy. Znaczy zestrzelimy, po prostu muszyjkę sobie przekręcę, złapie mnie. Wykończyć wroga! Zaraz czytam. O nie, ale mam fajnego save'a, że akurat ta pani idzie we mnie. Zero litości dla skurwysyna! Nie musisz kończyć. No to cóż, szybko wyciągamy pistolecik i pyk, bo już... Już się nie obronię przed nią. Błąd. Napiszę kontrakt. A nie, dobra, bo ten kontrakt się po prostu tak nazywa. Mógłbym to wysadzić i po prostu wszystkich rozwalić. To jest sam gadał. Gdzie dokładnie? Interfejsy. A tam jeszcze dużo jakichś takich innych miałem czarów do użycia. Takie coś. Tryb asysty? Co to oznacza? A, czemu to? To ciałko chyba mnie... Nie wiem, popsułem. Czegoś nie ma, nie ma. A, to na daszek wyskakujemy. Jeszcze raz. Tego snajpera trzeba zlikwidować. O, już ty przeżyłeś, bo bezpośrednio mi mu w pysia strzeliłem. Spalił się. Tu musi być pewnie ten garaż. Dobra, do widzenia panu. Już i tak za dużo ludzi zabiłem, teraz chcę go wszystkich zabijać. Raz. Pyk. O nie. O nie, zauważył mnie. Ale on tylko on mnie... O nie, dobra, już wszyscy mnie... Dobra, robimy to po mojemu. Ten jakoś dziwnie skacze. To działko chyba ja wyłączyłem, ale ostatecznie je włączyłem. Później nie wiem. Rozwalamy. O, shotgunem się wszystko załatwia. Nie miałem napisane, że mam to po cichu robić, więc zrobimy to po mojemu. Kto tu pestuje? Do widzenia. To jest pewnie ten garaż. Tak, bo tu są komputery. Mogę tu coś kliknąć? Nie, to chyba nie ten komputer. Niech mi ktoś pomoże! Daj mi zbierać, nie przeszkadzaj. O, fajne budki z trzema slotami. Nie pamiętam, jakie ja miałem, chyba z dwoma. Coś pamiętam, że chyba do prędkości ruchu chciałem zrobić. Tak, mam tylko dwa sloty. Te mają trzy, no to na 100% się przerzucamy. A czy ja mam te prędkości? Zaraz poszukamy speedów. Nie mogę znaleźć. Nie wiem, na razie sobie chodźmy w tych budkach. To chyba jakieś robiłem? Nie. Zwiększa szybkość ruchu. W sumie... Aha, tu jakieś takie buty robiłem sobie chyba... A to chyba je zrobiłem poza odcinkiem. Coś tak kojarzę. To nie wiem, te sobie rozbroimy. Te zakładamy, te też rozbrajamy. I te wszystkie speedy wsadzamy tutaj do tych butów. Szybkość poruszania się, pyk. Kolejna. I kolejna. Jak najwięcej, żeby było. A czemu takie czerwone zero jest? Modyfikacje ubrania. Nie wiem. Zależy mi na tym, żeby jak najszybciej popylać. Jak tylko są jakieś te... No, czy ja wiem, czy ja szybciej biegam. Ja coś tam mam do shotgunu, że im szybciej biegnę, tym mocniejszy damage zadaję i coś tam. Szybko cię zabiję. I to jakieś takie combo się robi, że następny strzał jest chyba mocniejszy. Jak szybko biegam, nie wiem. Dobra, byleby tylko te shotguny kłupy one-shotowały wszystko. No, chyba zrobiłem tutaj, mam coś. Tak, to jest ten komputer. Będziemy powoli wychodzić, jeszcze jakieś tam karteczki sobie poczytam. Przyjebaliśmy jednemu skurwielowi, co oznacza, że pomogliśmy innemu. Znakomicie. Przykro mi, ale nie mam czasu na zabawę w szerzenie anarchii, Johnny. Zamiast tego bawimy się w obcinanie łbów w pierdolonej hydrze. Właśnie dlatego to miasto zasługuje na kolejną bombę. Bo w sumie jednemu politykowi właśnie pomożemy, drugiemu coś tam trzymam. Szybko się zabij!
zapiski rozmowy. Do widzenia, nie przeszkadzaj mi, ja tu mam poważne karteczki do przeczytania. Jakieś prototypowe schematy znaleźli? Nie wiem, nic ciekawego. Tu właśnie widziałem jedną kartkę jeszcze na ziemi leżącą. NPCD Anatomia Upadku. Coś jest opisane, że chyba było tak jakby państwowa policja, ale był jakiś burmistrz, jakiś taki, no nie za bardzo i że... że coś tam, że, no, że coraz gorzej ta policja działała, on coraz ucinał pieniądze na tą policję, aż w końcu coraz większe przestępstwa były, coś tam, oni zaczęli ginąć od cyberpsycholi, ci policjanci, a w końcu ten burmistrz taki był ukartowany, że on powiedział, a to już się nic nie da zrobić, trzeba sprywatyzować i to było ustawione, już tam był jakiś gościu ustawiony, żeby taką ustawioną prywatyzację zrobić tego NPCD. Że dosłownie w jeden dzień już inny był właściciel. Tu chyba mogłem sobie przejść. Nie ma takiej kratki do wyrwania? Nie. W sumie i tak mam takie skoczne nóżki. A, pamiętam, to był pan snajper. Może jakąś fajną snajperkę miał w kieszeni. Dzień dobry. Do tego pierwszego tak grzecznie przewróciłem. Nie, power, masz to do widzenia. Nie mam szacunku dla ludzi, co strzelają ze snajperki power. Dobra, to sobie tutaj pobruję jeszcze te szafki i te wszystkie boksy i jak nic nie będzie, to wychodzimy. Chyba ten zlecający mi to zadanie się nie obrazi, że wszystko rozwaliłem i wysadziłem w powietrze. Siema, bo on zawsze takie... Mamy to, V. Dostałem info, że tak, wirus śmiga na wiadomych serwerach. Jest pięknie. Dobra robota. Dzięki. Zamykamy temat i kontrakt. No i fajnie, bo mu się zwykle nie podoba, jak ja na głośno robię. I zawsze mi takie cichaczowe quest daje. To chyba same ratunki, tak? Jak jest taki telefon, to trzeba jakiegoś człowieka wyprowadzić z jakiegoś domku. Jedziemy dalej. Dopóki ta pani nie zadzwoniła. Przecież nie wiem, czy czegoś nie popsułem, bo ona już od razu powinna zadzwonić, jak tylko save'a wczytałem. I od razu powinienem wsiąść do samochodu, przejechać dosłownie kilka metrów i od razu powinien być telefon. A nie ma. Ale rzucę ten samochodzik. Albo chwila, wczytałem do samego początku odcinka. Przejdziemy jeszcze raz do tego samochodziku. Coś mi się wydaje, że ona od razu powinna zadzwonić. Pamiętam tego save'a, o. Że wsiadałem do samochodu, zdążyłem dosłownie... O właśnie, już od razu dzwoni. Dobra, to odbieramy od niej. Rachel z tej strony. Projekt Pasja, pamiętasz? Tak, właśnie o to chodziło, żebyś zadzwoniła do mnie. Mamy tu mały kryzys, potrzebuję twojej pomocy. Stevenson się rozkleił. Psycholog nie jest w stanie mu pomóc. Przejedziesz do studia, żeby z nim porozmawiać? To zrobimy tak, teraz zrobimy tego questa, a tego questa z tymi garażami, co przed chwilą zrobiłem, to jako sobie poza odcinkiem. No, dokończę. A tak, oczywiście, że przyjadę. Powiedział, że przyjedzie. Przed studiem trwa protest. Znajdź przybramie Vasquez'a. Pokieruję cię dalej. Ha, protest. Ja wiem, że jedno jest takie miejsce, gdzie takie są zaprogramowane boty i stoją cały czas i tak protestują. Ale to chyba było w pierwszej... właśnie. A nie, tutaj gdzieś. Nie. Ja chyba mam coś zaznaczonego tego questa. Rozmawiam z taką murą właśnie. Gdzie jest pasja? Tutaj. M. O właśnie, tego questa na razie jeszcze nie mam niezrobionego, bo musiałem sobie wczytać, ale... no jego poza odcinkiem sobie dokończę, a później będziemy kontynuować te cztery... no te dalej. Na razie jedziemy tam. O, i od razu może podjadę do tego automatu. Właśnie, od razu jak tu jedziemy, to ja się spotkam z automatem. Albo sobie szybką podróżą przejedziemy. A dobra, no już jedźmy samochodem. No tak, jedźmy samochodem. No tak. Chyba lepiej było. Szybko podróżą. Nie! Zostawcie mnie. Zawsze jak zdecyduję się przejechać samochodem, to tak się to kończy. O, coś tu... A co to było? I widziałem tam jakąś... niebieską jakby maczugę, coś tam, a potem nagle się pojawiła... żółte coś tam. Chwila, gdzie ja jestem? Aha, zrobiłem zadanie poboczne w tym głównym mieście. Dobra. A, to jest te niebieskie, te maczugi, te... to się tylko wchodzi i rozwala wszystkich. To siema. Słabiutcy. A, ja jeszcze tych butów nie mam fajnych z tymi trzema slotami. To może wczytam. Tak. Wczytajmy, może ta pani zadzwoni ostatecznie do mnie, nie wiem. Popsułem ten cały odcinek już na wszystkie możliwe sposoby. No nie wiem, teraz idę do tego automatu. No jestem na tym save'ie właśnie, gdzie... To pasję mam tego questa odpalonego. Tak, ja tam musiałem coś zepsuć. Bo ja pamiętam, że ja rozmawiałem z tą chyba Rachel, czy jakiej tam było. A później jej powiedziałem coś tam, że nie przyjadę. I chyba... Czy te kropeczki mnie prowadzą? I możliwe, że ten save, którego włączyłem i od którego zacząłem odcinek, to był taki save, na którym
Nie było tego, co szukałem. Cześć kolego. Kim ty jesteś i kogo szukasz? Człowieku, i tak cię znajdziemy! Wyłaź! Znajdziesz mnie. A, bo tu był policjant. Sorry, policjant. To jest gdzieś na dole. Ktoś był? Nie wiem, no szukali kogoś i celowali w kogoś. Nic się nie działo, uciekam sobie. Nie, zostawcie mnie. Jestem do tego automatu. Nieścigany podejść. Ale ktoś maluje, spray... Gościu, co ty robisz? Nie wolno tak. Aha, bo oni coś tam... Ja wszystko zepsułem, bo z gwiazdką tu przyszedłem. Głuchy jesteś, poprosił cię o coś. I to bardzo grzecznie. Pierdol się, to tylko automat. Proszę, zostaw mnie. Zrób to dla siebie. Bo co mi kurwa zrobisz? Dostajesz kulę. Polecam zieloną. Skąd ty to... Znasz tego typa? Osobiście nie, ale jego mama przychodzi tu czasem na kawę. Mówi, że jestem świetnym. Co pan robi? Jestem najzupełniej zadowolony. Podsłuchujesz moją matkę, zajebie cię. Jiku, 20 tekstów jednocześnie. Co mi kurwa zrobisz? Brandon nie miał nic złego na myśli. Polecam zieloną. Nic kurwa nie miał na myśli, bo jest cholerną maszyną i zbiera informacje o mojej matce. Obecnego wizerunku. Proszę przestać. To się nazywa. Po co mi kurwa zrobisz? Nawet ludzie ją mają. Chłopaczniesz? Czego go jeszcze bronisz? Ta kupa złomu mnie szpieguje dla jakichś jebanych korposów. Jestem najzupełniej zadowolony. Może też jesteś policjantem, co? Dla kogo? Przestać. Bo co mi kurwa zrobisz? Na przykład. Ożesz ty, dlaczego tak? No. Aż to, tak ostro. No. Cały ten quest jest jakiś popsuty. Brandon. Hej, wi coś tam. Dzięki, Brandon, nie ma za co, zasłużyłeś sobie, jesteś taki nieustępliwy i miły. A dlaczego ty nie masz głosu? Brandon jest tak popsuty. A, i znowu podwójne jest wszystko. Zaraz. Co? Nie powinieneś już istnieć, a jednak tu jesteś. Jak błąd systemu, albo demon napisany przez genialnego net... Wiesz chyba, do czego zdolne są demony, prawda, Vi? No, on jest trochę podejrzany w tym momencie. A czy on mnie teraz spróbuje zhakować? Bo mam takie coś, jakby mnie hakował, albo ten mój chip się odzywa. Zaraz. Co? Nie powinieneś już istnieć. Robiłeś to i miałem dwa razy to samo do kliknięcia. Skąd ty o tym wiesz? Zaskoczony? Przechodzi tędy sporo ludzi. Zawsze ich słucham, żeby wiedzieć jak zagadnąć. Raz czy dwa usłyszałem twoje imię i skojarzyłem fakty. Niezły ze mnie detektyw, co? Wiesz co, pogadamy później. Na razie, Brandon. Nie, ty jesteś ważny. Brandon, ja chcę z tobą pogadać. No, on ma jakieś informacje o mnie, on chyba wie o tym chipie. Brandon, kolego. Wszystko się popsuło. Mógłbyś broń wyciągnąć? Brandon. Z jakimś jakby wirusem. Nie wiem, on sam sobie jest jakimś takim demonem wirusa. Dobra, no jedziemy w końcu. Wystarczająco dużo napsułem. Pożyczam samochód. Siema. I tutaj. A, ten protest to ja pamiętam. On tu... Tak sobie po prostu jest ten protest i tyle. I takie małe robociki fływają właśnie. To jest jakiś protest związany z tym, że właśnie on tam... samobójstwo popełnić jakieś takie. No, o co chodzi ze Stevensonem? Nie wiem i mam to w dupie. Jednak ludzie nie zareagowali dobrze na pomysł nagrania Męki Chrystusa. To tylko garstka niezadowolonych. Braindance obejrzą setki milionów. Wytwórnia nie boi się skandalu? Skurwysyny liczą na skandal. Ja najchętniej stanąłbym z tymi ludźmi, ale co zrobić? Taka praca. A czemu policjant chroni... No dobra, no jeżeli tu są takie protesty, to policja musi być, ale tak wygląda, jakby bronił tego budynku. To gdzie ma być? Tej przetwórni, aż tej wytwórni. Prosto tą uliczką aż do budynku, przy którym stoi policjantka. Dobra. Lecę. Security jestem wpuszczony. Pierwszy raz chyba mnie tak wpuszczają. Takie uliczki. No tak. Teraz się cisza zrobiła, tak głębiej wszedłem. Tutaj ktoś stoi. Ja to chyba kiedyś biegłem poza odcinkiem i nie wiem, czy była jakaś karteczka do przeczytania. Już nie pamiętam. Inaczej sobie wyobrażałam zaklinacza morderców. Co ty masz przy uchu? Aha, ogólnie chodź. Takie.
Dobra, a ty masz jakąś długą? Funkcjonariusz NPC. Olga, naprawimy go. O nic się nie martw. Zdążymy na czas, pomoc jest w drodze. Wreszcie. Jesteśmy spóźnieni. Stevenson co chwila pyta o ciebie. Porozmawiaj z nim, jest w garderobie. W garderobie, a mógłbym zobaczyć, jak wygląda ten plan zdjęciowy od środka? Coś takiego, aha. Wszystko już jest gotowe tutaj. Aha. W takim miejscu myślałem, że... Dobra, tam jakieś blue screeny, znaczy te green screeny powinny być. Chociaż blue też mogą być. Siema. A, to już jesteś gotowy w majtusiach. Chciałeś się ze mną widzieć. Chcę, żebyś był przy mnie, gdy będę umierał. Otaczają mnie obcy ludzie. Nie mam przyjaciół ani rodziny. Nadal jesteś zdecydowany nagrać ten braindance? Bardziej niż kiedykolwiek. Co on ma? Na tych majtusiach ma jakiś napis. Usiąść to szaleństwo, nie rób tego, dasz sobie radę. Chyba musimy się pośpieszyć. Cel jest szczytny, ale nie rób tego, jesteś prawdziwym budownikiem. Dasz sobie radę. Ja chcę zobaczyć, żeby on to zrobił. Niech sobie robi. Już doszedłeś bardzo daleko. I tak jest skazany na śmierć. Musisz jedynie pokonać strach. Spróbuję. Bardzo się boję. Czy pomodlisz się razem ze mną? Złóż ręce, pomóc się, będę przy tobie. Nie chcę się złóż. Pomodlę się. Aha. Dobra, może on sam, albo dobra. Tak. Dziwne rzeczy tutaj odwalamy z tym typem. Co tu jest napisane? A, zaraz. On pewnie by chciał usłyszeć modlitwę pańską. Własną. Boże. Spraw, żeby wszystko ułożyło się dobrze. Dla niego i dla mnie. Joshua. Na mnie już czas. Chciałbym, żebyś poszedł razem ze mną. Chcę, żebyś to ty przybił mnie do krzyża. Proszę. Nie jestem aktorem. Zaraz zrobię to. Musiałbym się przebrać chyba w tego... Rzmianina czy coś tam zaraz. Nie, ja może pójdę z tobą. Dobra, zrobię to. Dobra. Tak. Zrobię to. On będzie zadowolony. Dziękuję. Bo inaczej to by nie wyszło. Ja chcę, żeby to jak najlepiej wyszło. Wstań. Chodźmy. Widziałem dwie kartki masz leżące. Masz tylko kilka kwestii do odegrania. Obok niego. Wyświetlimy ci je w trakcie. Dobra, dobra. Oj, niepotrzebnie dwa naraz wziąłem, bo... Bo jak będę jeden czytał, to drugie mi wyskoczy do przeczytania. Wynik loterii w Haywood. To jest jakaś loteria, chyba ile osób zginie. I że oni tam sobie wytypowali jakąś tam cyfrę, a potem się okazało, że jeszcze dwóch dodatkowo zginęło i tam kto inny w końcu wygrał. Ale mi te karteczki przeleciały, zaraz trzeba znaleźć. Który to klawisz tutaj? Dziennik. Drzazgi. Zaraz znajdziemy. Może jeszcze coś nie przeczytałem. A tutaj jest coś inne. Ja trochę takie, które znajduję takie jakieś rozmowy między jakimiś dwoma jakimiś tymi bandziorkami. Nie musiałem w jakiejś miejscówce w ogóle tego nie przeczytać. Teraz jak to złapać, żeby... O, właśnie, żeby tak szybciej leciało. Może coś jeszcze znajdę. Szkoda, że nie ma jakichś takich, nie wiem, najnowszych na samej górze czy coś. Wpis 38. Coś, że jakieś ludzie obserwują chyba kogoś. To chyba znalazłem jeszcze, jak byłem u tej takiej pani, co miała takie działko w domu. Taka z początku gry, co ją znalazłem w wannie, a potem mi dała jakiegoś questa. Nie wiem, tam jakąś pierdoła była. A, w ogóle widzę na telefonie dwójkę. Trochę nie jest dobry moment, dobra, bo tam pewnie będzie chciał ktoś do mnie dzwonić czy coś. A, to już jesteś gotowy. Jak się przebrać. Zwykły dzień w Night City. Wi sobie będzie przybijał człowieka do krzyża. Cześć. Zaczekaj. A, zaczekaj. A czy będzie tak prawidłowo miał... Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. A może powinienem w ostatnim momencie go uwolnić, coś tam. No, trudno się mówi. No już myślałem, że źle wbije, bo... Ale wbija prawidłowo. Boga się nie boisz. Chociaż tę samą karę ponosisz. A to miałem... Dobra, no już bijemy. Normalnie jak ludzie... jak rysuje się
Jak nieraz ludzie przedstawiają, to że tutaj się w środek dłoni wbija, właśnie prawidłowo się wbija w tym miejscu. Tak naprawdę. Więc akurat prawidłowo wbija. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Trudno. Tak sobie wymyśliłeś. No i tak jest z kazańcem. Ale chociaż młotek powinien mieć jakiś, nie wiem, bardziej starodawny, a nie... Aha, jeszcze tutaj. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. No akurat się tak Jezu, zdarzyło, że on właśnie dużo uczynił. Gdy przyjdziesz do swego królestwa. On raczej nie powinien Jezusa, tylko Łotra na krzyżu powinien grać. Co to jest? A, guziczkiem. Nowoczesna wersja ukrzyżowania. Guziczkiem się naciska, się podnosi. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Nawet Johnny spoważniał przy takiej scenie. Wytrwaj przy tym typku aż do jego śmierci. Ale prawda jest taka, że się nie umiera od takiego wbicia. Znaczy, no, prędzej czy później się umrze od takiego wbicia. Ale, ale śmierć na krzyżu to była taka, że się przebijało włócznią bok i tak naprawdę się ludzie ginęli od tego. Od przebicia tą włócznią, a nie od samego przebicia. Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mojego. No i będziecie mieli Brandensa, proszę bardzo. Dużo zarobicie sobie na tym. On i tak był skazańcem. I tyle. I co, podobało się? Ona i tak jest niewierząca, ta pani. Siema, mogę sobie pogadać. To był mój najtrudniejszy projekt. Ale dowiozłam go. Co teraz? Teraz porządnie się wyśpię. Skontaktuję się z tobą. Tu cię mam wywalone na tym. To do usłyszenia. Nie powinniście puszczać tego Braindance'u. Wypuszczać. Zróbcie co chcecie. No to do usłyszenia. Jak w tym świecie to nie ma żadnej moralności. Na razie. Już nie takie rzeczy tutaj ludzie robili. Aha. Niektórych to wzięło. No dobra. Ostatecznie dokonałem tego questa. To już nic więcej nie ma w tej garderobie. No to dobra. Właśnie chciałem zobaczyć do samego końca i byłem wkurzony, że mnie tak wygonili tam pod koniec. Ale ostatecznie i tak musiałem wrócić tutaj. I co? Protestujący. Odbyło się. Nic wam te wasze protesty nie dały. Aha, dalej tutaj stoją. Chyba będą cały czas stać, bo już wcześniej stali. A zaraz, a mogę porozmawiać z tamtym policjantem? On też był... Aha, nie ma go. O, karteczka. Nie wiem, to już czytałem. Szkoda, że tego wszystkiego nie zrobiłem w jednym odcinku, ale tak... Takie wyrwane z kontekstu, żeby zrozumieć, o co tu chodziło w ogóle w tym questie, to trzeba by było obejrzeć ostatni odcinek. Porozmawiać z takim brom. Nie. A, wiem, gdzie pojedziemy. Tam była... Tylko ta pani przeszła przez ten automat, się zatrzymała, nie może przejść, albo tu samochód stoi, im się w mózgach koliduje. Tutaj chciałem pojechać właśnie w to miejsce. Tam było, że jakąś nerkę miałem im przywieźć. I właśnie zauważyłem, że gościu coś kręci i miałem takie technologiczne moce, żeby go przekonać, żeby mi powiedział, że tam był wirus w tej nerce i tam w końcu mu przeszczepią nerkę i wyczyszczą wirus, a pewnie się ta operacja powinna się udać. Dobra, tutaj. Siema. On dalej leży. Co z Jake? Ale oddycha chyba. Dochodzi do siebie. Dzień, dwa i stanie na nogi. Dobrze słyszeć. Dziękuję, Vi. W imieniu moim i całej rodziny. Tylko tyle. Taki kawał drogi musiałem tu przyjechać. No dobra. Co jeszcze można dzisiaj zrobić?
Chyba nawet nie będę przechodził tych małych kościgów, chociaż mogę pod koniec odcinka. Szybko już wściekłam, muszę tam jakiś chyba dzień poczekać, aż mi następnego questa da wyścigowego, chyba że już mam. Zaraz, nie wiem, tam pisało, że zaczeka jeden dzień, tak, gdzie nie ma na mapie. No to... z jakąś tam Elizabeth mam się spotkać. No to dobra, gdzie ty jesteś, Elizabeth? Elizabeth z Bioshocka. A, ale tutaj w samym środku miasta, to od razu się... zanim tutaj podejdę, to z 50 innych questów pewnie będę musiał wykonać. Właśnie tutaj tych niebieskich, te niebieskie robiłem poza odcinkiem i tu już za bardzo nie mogłem robić, właśnie niektóre takie pozostawiałem tu, bo to już było za blisko innych questów, nie chciałem uruchomić żadnego żółtego. Chyba że jest jeszcze jakiś inny quest, tu jest coś. Aha, cyberpsychole. A tu chyba te bokserskie walki. No to tak, to tylko ten wyścig mi został i tu jeszcze jakaś jedna... jeden quest. No dobra, spróbuję tam wejść w sam środek, na tego centrum miasta. Gdzie jeszcze w ogóle nie byłem, bo tu jest pełno questów, nie chciałem żadnego uruchomić. Tutaj gdzieś. Ale na odcinku to mogę sobie wejść, bo właśnie te wszystkie żółte znaczniki na mapie chcę na odcinkach zrobić. A jak mam właśnie jakiegoś questa między tymi żółtymi, no to po drodze sobie zrobimy. Ale tu jakieś lasy są, coś. Ja tu w ogóle nie miałem okazji nigdy zwiedzać. Zadanie poboczne, chyba że się nie uruchomi, od razu pozwolą mi przejść. To jest woda. Dobra, na razie sobie biegnijmy teraz bez trosku. Chociaż powinienem... nie, tutaj są żółte kropeczki. Co tu się dzieje? Zaraz, coś tak kojarzę. Nie no, chyba tu kiedyś byłem raz. Musiałem tu być. Pamiętam, że rozwalałem tu jakiś bandytów w tym miejscu. Chyba była jakaś niebieska maczuga. I musiałem trochę tutaj powalczyć z jakimiś ludźmi. Chyba coś koledzy są. Cześć. Cześć. Jejku, ale słabo to działa. Z kolby, o. Nie. No, walnąłem z kolby. Aha, potknęła się o ciało kolegi. Dziwnie reagujecie na moje ciosy. Kolejni. Siema, ale rusza głową. Menda, dobra, łokieto. Już nie mam pomysłu. Ale ten łokieć jest bardzo słaby. Albo dobra. Znaczy, no, wyglądali jakby mało HP stracili, ale strasznie dużo stracili. Samochodzik. Wi? Zapraszam do samochodu. Dobrze. Dzięki. Witaj, Wi. Jefferson Perales. Rozmawiałeś już z moją żoną. Pamiętam, właśnie ta pani do mnie dzwoniła. Jak byłem u Fingersa, to do mnie dzwoniła i właśnie nie wiedziałem, o co jej w ogóle chodzi. Miło mi państwa poznać. Panie Perales? Pani Perales? Jak zwykle miałaś rację, Liz. Moja żona doskonale zna się na ludziach. Powiedziała, że na pewno się dogadamy. Teraz wiem dlaczego. No jak widzę, najlepsze szczepy w mieście, że mam powszczepiane. A zatem, na czym będzie polegało zlecenie? Wszystko załatwię. Carter, jedziemy. Elizabeth? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Rhine. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. Bo w jakichś komputerkach czasami się... czy komputerach, w telewizorach się czasami to pojawiała ta informacja. O tej sprawie było bardzo głośno. Naturalnie. Media karmiły się tym wydarzeniem przez wiele tygodni. Właśnie. Sądzicie, że coś pominęli? Mamy powody przypuszczać, że tak. Z tego co wiem, dochodzenie w tej sprawie jest już zamknięte. Owszem. Policja bardzo szybko dowiodła, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Rhine rzekomo umarł w domu w wyniku awarii kardiowszczepu. Ale nas zastanawia atak cyberszaleńca, jaki miał miejsce w ratuszu parę dni przed śmiercią Rhine'a. Coś dla według mnie. Według policji z niczym niezwiązany incydent. Moje ulubione questy to są na cyberpsycholi. Te wasze podejrzenia mają może jakiś związek z nadchodzącymi wyborami na burmistrza? Oczywiście. Jeśli Lucius Rhine został zamordowany, musimy to wiedzieć. Dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Macie jakiekolwiek poszlaki? Tuż przed śmiercią Rhine zarządził cięcia budżetowe dla Departamentu Policji. Być może to się komuś nie spodobało. Udało nam się dotrzeć do nagrania, na którym widać moment zamachu. Nasz szef ochrony już je oglądał i nie znalazł niczego podejrzanego. Dlatego zależało nam na kimś, kto potrafi edytować braindance'y. To surowe nagranie. Braindance jeszcze dziś musi wrócić na miejsce, inaczej sporo ludzi będzie miało kłopoty. Zadzwonić do tamtej... jeżeli zgodzisz się nam pomóc, możesz się zaraz obejrzeć. Tego siówka od braindance'ów, od Elizabeth. Skąd pochodzi to nagranie?
Ryan miał wtedy publicznie przemawiać. Braindance tego typu wydarzeń to standardowa procedura bezpieczeństwa. Po ataku nagranie trafiło do NCPD jako materiał dowodowy. Musieliśmy pociągnąć za sporo sznurków, żeby je wydobyć. No dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Doskonale. Będziemy ci wdzięczni za cokolwiek, co pozwoli jakoś rozjaśnić. Właśnie mam coś z tą maszynkę taką braindance'ową w kieszeni, której nigdy prawie nie używam. Tylko do jakichś questów głównych. Okej. Ale to ja nie poradzę sobie z edycją. Zawsze mi tamta pani to edytowała. No i co my tu mamy? Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Dobra, tym razem nie nagrywaj zbliżeń na samo się jasne, ruchamy. Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. Dobra, tu był jakiś szczegół do znalezienia, tu był jakiś dźwięk. No takie żółte to jest właśnie coś do przeskanowania, a zielone jakiś odgłos ciekawy. Na razie nic nie widzę. Coś miga. Tam jakiś koleś wychodził. Idzie pan i pewnie kula w łeb. Proszę zaczekać. A jestem... Aha, ma pozwolenie. Stop. River Ward. Czy jestem ochroniarzem, czy ja jestem... Policja. Tym burmistrzem. Puścić? Niech poczeka. To ważne. Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Po konferencji. Okej. Coś tu... Aha. Przez chwilę było widać tam kogoś. Dobra, miał ostrza modliszkowe. Coś mu wyciągnął. Tak, na pewno tam będzie jakiś szczegół do znalezienia. Dobiję pewnie tego. Koniec nagrania. Dobra, więc tak, wchodzimy w tryb edycji. Ja bym chciał na sam początek. No nie, no dobra, już tu jesteśmy. Jego szczepami można by obdzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnicy. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur. Wiesz to, czy pierdolisz? Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wiedzieć. Ludzie zawsze są tacy sami. A, czyli pierdolisz. Dobra, czyli jakiś... Ten, co zaatakował, miał bardzo drogie wszczepy. A czemu mam wszystko takie ciemne? No tak, tak. A tu jest tryb edycji. Jeszcze cofało. A, dobra, tutaj. Q. Od razu, jak dojedziemy do tego zielonego, to chyba sobie zmienię... A, stop. Może jeszcze trochę bardziej do tyłu, nie ten klawisz. Okej, okay. Tutaj jest ta walka. No tak, miał bardzo dużo wszczepów na sobie. Czy to wygląda jak gościu z tego? Nie wiem, czy on jest czarnoskóry, czy nie. A jak się przedstawia tryby? Ja nie mam trybu dźwiękowego, mam tylko tryby szczegółów. Dobra, no to cofnijmy już. Na razie na tym żółtym operujmy. Zielone później się pewnie obsłuży. Tu coś jest. Komputer. Terminal zawiesił się akurat w momencie, kiedy on przechodził przez bramkę. To nie był przypadkowy glitch. Widziałem już dziwniejsze zbiegi okoliczności. Na przykład? Na przykład jak przelecisz laskę i jej siostrę tego samego wieczora. I w dodatku obie są zakonnicami. Tyle tylko masz do powiedzenia. Nie, ale mogło. Tak. Nie odzywa się, nie masz nic ciekawego. Liniarz chciał coś przekazać ochronie. Tak, pewnie swoją gotowość do lizania dupy Ryanowi. Ale mi przeszkadza ten... Menda. Tu jeszcze coś było. No tak, te drzwi, tam ktoś wychodził chyba przez te drzwi. Wyszli dosłownie na sekundy przed atakiem. Wygląda jak celowe działanie. Albo psychol po prostu wyczuł moment i skorzystał z okazji. Nie popadaj w paranoję. A jak to się nazywasz, chłopczyku? Ale... Dobra, nie mogłem go zobaczyć. Zaraz. Nie no, wy nie macie imienia. To na pewno oni są... Plątani w to i jeszcze jakiś szczegół. Chyba coś przez chwilę widziałem. Stop. Zaraz muszę. Chyba, że wrócę do oczu. A nie, bo tam ten człowiek był.
I tutaj jest ludek jakiś. Kim jest ten cały Holt? Pojęcia nie mam. Wszyscy ci pajacy są tacy sami. Dobra, teraz jakoś muszę zmienić warstwę. Spacja? Nie, a shiftem. Dobra, tu jakieś dźwięki. To już druga konferencja w ciągu 3 dni. Nie rozumiem, po co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuje się pan. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queen's Ray jest gotowy? Oczywiście. Dobra, zostaw mnie. Muszę poćwiczyć. Takie pierdoły. Wcale to nie... Red Queen's Race. Kojarzy ci się z czymś? Chyba, że ten szczegół właśnie... Ze starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w peruki. Powiedz od razu, że z niczym. Proszę, proszę. Co proszę, proszę? Jak on mówi proszę, proszę, to coś ciekawego. Proszę zaczekać. Tak, ten se przechodzi. I potem coś tu się dzieje. Tak, chyba od niego te dźwięki. Tutaj coś jest. Po konferencji. Czemu się cofnęło z powrotem do początku? Ta melodia. Nie rozpoznaję jej. Melodia? Ta, którą on nuci. Nie nazwałbym tego melodią. Bardzo jest na niej skoncentrowany. Coś tam było, słychać jakąś melodię. Cóż, co ja mam tutaj odkryć? Jakiś jest brytyjski klub, czy coś, czy jakiś hotel. Tak, w tych warstwach ciepła chyba tutaj nic nie ma ciekawego. No to... Niewiele mi to daje. Tryb powtórki, tab. Znaczy, no to jest ten... Z oczu. Nie, ja stąd wyjdę. Jak się wychodziło. Zmieni X. Wiem coś o jakimś hotelu, klubie i jakiejś melodii. Tyle tylko się dowiedziałem. Jesteś wspaniale. Mogę tam posiedzieć, może by gadali między sobą. Ktoś do mnie SMS-a wysłał. A, gdzieś się pewnie wpakowałem już do jakiegoś... jakiegoś questa na mapie zaraz. Coś, że chyba jakieś pojazdy militechu czy coś. Chyba kupili nomadzi, albo nie wiem, coś tam było nomadów, a w końcu chyba Valentynosi to ukradli. I że zemsta na Valentynos nie jest częścią zlecenia, czyli muszę to zrobić po cichu, albo jak podejdę od tyłu, to żeby ich tak grzecznie położyć. Dobra. Ale to nie powinno być tak, że najpierw ktoś do mnie dzwoni i mi mówi o tym, a potem dostaję SMS-a, tylko ja od razu dostałem SMS-a. Teraz zobaczymy, gdzie ja jestem. Aha, tutaj gdzieś. Tutaj mam... właśnie coś odzyskać. Dobra, co cześć. Sądzisz? Czemu jesteśmy tak paranoikami, czy sytuacja jednak jest? Kucjenty jestem. Zaraz, bo... Muszę wstać. O. Cześć. Zaraz. No w sumie za wcześnie, żeby oceniać, bo jeszcze za dużo się nie dowiedziałem, ale myślę, że coś jest na rzeczy. Powiedzmy. Cała ta sytuacja wydaje się mocno podejrzana. Więc jednak. Masz jakieś pytania? Bardzo dużo. Red Queen's Race. Co to za miejsce? Nigdy o nim nie słyszałem, przykro mi. Okej. Kim jest Holt? Zastępca burmistrza i jego bulterier. Teraz startuje w wyborach. To pewnie on jest głównym złym? Czego miała dotyczyć ta konferencja? Niczego sensownego. Rain uwielbiał dźwięk własnego głosu i lubił się oglądać w telewizji. Z tego co pamiętam, tutaj akurat pretekstem było odnotowanie spadku przestępczości w Night City. Ona pisze na telefonie, nie patrząc spadku? Się w ogóle w ekran. Rain ogłosił Pacyfikę niezależnym terytorium. Tym samym zbrodnie tam popełniane przestały iść na rachunek miasta. No, sprytnie. Policjant, który uratował Raina. Wiadomo coś o nim? Detektyw River Ward, dobry gliniarz. Pracowałem z nim przy kilku sprawach. No właśnie taki jeśli dziwny... chcesz z nim porozmawiać, mogę to załatwić. Dziwny gość, jakiś szaman wyglądający. Ochroniarze burmistrza też są z policji? Nie, wszyscy są wybrani przez Holta i zatrudnieni przez korporację. Choć niektórzy z nich to ex-gliny. A czy ktoś jeszcze poza ochroniarzami Raina ma zdalny dostęp do terminalu?
policja i nikt więcej. Zjawił się we właściwym momencie. Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. A ja będę potrzebował i tego, i tego. Ładnie powiedziane. Przesyłam ci kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebował, daj znać. To albo ten detektyw jest winny, albo ten cały Holt jest winny. Tu mam dwóch ludzików, którzy mogli być w to zamieszani. Ale ładnie wygląda to słuchać na fałkę. A jeszcze ma takie nóżki. No dobra. No to papa, odleśliście sobie, a ja to zostaję na ziemi. To jest chyba kolejny wyścig. Dobra, pokażemy im. Tylko tym razem chciałbym się moim pojazdem ścigać. Otwórz komunikator. Właśnie, tam jeszcze miał jakieś SMS-y. A, od tej hakerki z tego obozu nomadów. Nie wiem, coś tam spoko, że będzie dobrze. Nie wiem, chyba jakiegoś questa wykonałem i tam coś tam mi się odezwało. No tak, już nie mam tego dwójki tam przy telefonie. Przy tym te. No to teraz co mam do zrobienia? Albo wyścig. Wyścig zrobimy. Gdzie to jest dokładnie? Aha. A, wiem. Tutaj rozpocząłem jakiegoś questa. To już go dokończmy. A tutaj co mamy? Jakieś zadanie poboczne. Tu pamiętam, byłem u tego Reaper Doka parę razy. I tu gdzieś jest samochód do kupienia, jakiś dosyć drogi i jakaś zielona kropeczka. Gdzie za mną jest ten samochód? Czy to jest samochód do kupienia? Tak. Tani on jest. A może sobie pokupuję wszystkie samochody. Jak się nim jeździ? Siema, ale muza. O, z oczu. Tyłu. Ale ma powolne skręty, to jest jakiś show jeżdżący. Ojej, bo to w ogóle nie skręca, musiałbym za każdym razem na spacji wjeżdżać. No, na śliskim zakręt. Szerokiej drogi. No dobra. A, tutaj miałem odzyskać coś i nie zabijając nikogo, czyli nie zabijając nikogo. Masz go zdjąć. Kurwa, stary, to jest mój dobry kumpel, no. To jest skakiwanie na dach. Hop, siup. O kurde. Kamera, wyłącz. I ten klawisz. O, ale... Przed tą panią to już nie ucieknę. A tam następny jest człowiek. Aha, jeszcze jedno. Masz. Interfejsy. Nie. O. O, fajnie, że ta pani odeszła. To jakoś się tu prześliznę. Nie no, ja tędy nie przejdę. Tutaj mamy jakiś cel. Przed sobą. Teraz chodź w magiczną podróż. I R. Pięścią mnie stuknął w głowę. XD. Nie widziałem jeszcze takiej animacji. Czemu po hiszpańsku gada? Szukają mnie. O nie, on chyba widzi tą panią. Ale brzydko się do mnie odzywa. No tak, już na mapie wszyscy pulsują. Mnie chyba zauważyli. O kurde. Dobra, to sobie podejść tutaj. Nie, stop. Zobaczmy, co to. Ale się wpakowałem. Już stąd nie ucieknę. A, o tutaj. Nie zauważył, ja nie coraz... Nie zachowuj się jak kurwa, ty kurwa, no. Spację mam naciśniętą. Jak puszczę spację, to podskoczy mi. Co ty robisz? Aha, dobra, bo cały czas miałem spację naciśniętą. Wczytujemy. Nie wiem, od tyłu całkowicie powinienem tam podejść. Pewnie jak całkowicie od tyłu podejdę, to wszyscy będą plecami. No, plecami do mnie i będę mógł ich sobie fajnie przewrócić. A, ja jestem tutaj. Nie, ja jestem. Wyskakuj. Dobra. Tędy jest jakieś przejście fajne. Ale muzyka. Dobra. Ty mnie chyba nie zobaczysz, pomimo że się patrzysz w moim kierunku. O, wtedy jest fajne przejście. Czy mam to o coś oznaczone? A nie, bo ty mnie widzisz. Dobra, to wczytujemy. Zróbmy to inaczej. Na dach nigdzie nie wskoczy, bo fajnie byłoby mógł tam wejść na sam dach i tak zeskoczyć po prostu na środek tamtego dachu. Ale jeśli nie można z jednej strony, to pewnie z drugiej strony będzie jeszcze lepsze przejście. To przejdziemy sobie tędy. O, tutaj to miejsce o wiele lepiej wygląda. Ten znaczek mam pokazany, że tutaj powinienem otworzyć. Kamerka pierwsza, numer 1.
dezaktywacja, tam kolejna gdzieś jest. A mogę otworzyć tą bramę? Mechanicznie? A, bo chyba many nie ma. No to nie wiem, to sobie przeskoczę. Ale i tak będę musiał ją otworzyć, bo jeśli będę wyjeżdżał pojazdem, to będę musiał mieć otwarte. Bo ja chyba tu po pojazd przyszedłem. No tak, takie coś, militarny, miletechowy samochodzik. No nie mogę tego otworzyć, pewnie muszę zachować jakiś komputer i uzyskać dostęp do... Otwieram exit. O, fajne. Zaraz sobie pozwiedzamy. Ma trzy sloty. Obrażenia krytyczne, zwiększa pancerz. Puste miejsce. Nie, no to będzie do przeróbki. Ja tylko uznaję takie ciuszki, co mają wszystkie sloty puste. W sumie powinienem o takie coś tam sobie zrobić, to wtedy miałbym otwarte... Znaczy mniej many by zużywały mi wszystkie spele. Czy ja mam tutaj coś do zrobienia pod spodem? Nie no. To się nigdzie nie dostanę, tylko takie jakieś przejście jest. I to pewnie wyskoczę i komuś na twarz, komuś wrogowi. Nie no, z drugiej strony wyszedłem. Karteczka. Aha, 1000 razy instrukcja obsługi pojazdu. O kurde, nie. W środku garażu to można sobie chodzić, tylko oni na zewnątrz pilnują. Aha. Dobra, wskakuję z powrotem do tego tunelu. Tam było dobrze. Gdybym mógł otworzyć tę bramę... Dlaczego? Przebija się przez lot, sprawia, że wszystkie bliskie... Naruszenie protokołu. Ja tu nie mam protokołu. Dobra, ciebie trzeba... puknąć w główkę z pięści. Nie, on ładnie udusił. A, od razu był taki dźwięk, chyba podniósł pistolet? Nie, nie podniósł pistoletu. Tu pamiętam, była jeszcze druga osoba. Gdzieś w tym garażu. Tam ktoś jeszcze sobie stoi. Interfejsy. Nie, ty mnie chyba zobaczysz. A. O kurde. Wczytuję. Zabierzemy cię może trochę dalej, żeby coś poszło nie tak. Żebyś sobie leżał po tej pani, o, tutaj. Słodkich snów. No i teraz muszę jakoś się stąd wydostać. Ten samochód muszę dosiąść. No i co, i tu wszystkie drzwiczki są pozamykane. Tamtą bramę musiałbym jakoś otworzyć, ale ciągle nie mogę. Aha, tu już się wszystko pootwierało. Nie no, zaraz. Co jest? Chyba, żebym jakoś tak wyjechał. Ale biało. Pokażcie mi się ta brama. No dalej jest zamknięta. To by łatwa była gierka, gdybym mógł tylko tędy się przedostać. Chyba, że ja muszę sobie tą satelitę jakąś uruchomić. Coś na dachu chyba było. O kurde. Boże! Daj mi cierpliwość, żeby znaleźć... Kamera mnie zobaczyła. O kurde, ale wlazłem prosto w niego. Tu jest komputer, pewnie tym komputerem będę mógł to odpalić w końcu. Cyk. Tu jakieś są jakby przeczytane. Ostatnie ostrzeżenie. No, ktoś się dowiedział, jak brzydko nomadów potraktowali, a on tak opisali. Zacznę gdzieś pierdu. O, nic ciekawego. Ale dalej się nie dowiedziałem, jak otworzyć tamto. Tą bramę. No nie wiem, muszę jakąś satelitę albo taką szafeczkę chyba otworzyć. Ale to pełno kamery wszędzie. O kurde. To nie. Nie to droga. A i tak bym ten nie wyjechał, bo tego złomu musiałbym chyba pchnąć. Tak, to i tak jest zablokowana ta trasa. Ja muszę się przedostać tamtędy jakoś. Ale najpierw muszę kamery wszystkie wyłączyć, na przykład tą kamerkę, która mnie ostatnio zauważyła, pyk. No i tych ludzików by trzeba było oczyścić z bramy, ale to jest ich dwóch. Chyba, że tak po prostu wyjadę prosto przed siebie, uważając, żeby ich nie rozjechać i uciekamy stąd. Dobra, zróbmy tak. YOLO. No ten samochód tak stoi, jak właśnie o to chodziło. Strefa zagrożenia, wiem o tym. I wyjeżdżamy. Nie zapięcie mnie! Na. O kurde. Zaczepiłem się. Tam jakiś strzał po prawo jeszcze usłyszałem. No i fajnie.
udało się zrobić to po cichu. Czy ja mam im, tym nomadom... Aha, już myślałem, że muszę im zawieźć ten samochód na pustynię. Teraz powinienem zobaczyć zleceniodawcę. Tak, tutaj muszę wjechać. No, pani mi przeszkadza. Tu jakieś ludziki są... Kurde! Sorry! Chyba nic się nie stało. Dobra, następny człowiek mi biega. Znaczy, to jest czasem ten... Kurde, zostawcie mnie. Ja tylko ludzika przejechałem, nic takiego się nie stało. Tak, poczekaj kolego, zaraz sobie pogadamy. A ja tu umieram. Cześć. Co tam mówiłeś? Po co wam to auto? Lubimy kurwa korporacyjny sznyt. A tak serio? Kto chroni granicę? No, militech. To już sam połącz kropki. No, pewnie będzie ten samochód służył do jakiegoś... A, masz pewnie samochód. Do jakiegoś przemytu. Co z tobą? Solo się ustawiłeś na wymianę z Valentinosami? Nie byłem sam. To co dokładnie się stało? Pierdolone skurwysyny się stały. Zastawili na nas pułapkę, jebani Valentinosi. I to was zaskoczyło? Aha. Zwijam się, człowieku, mam dość tej wycieczki. Dobra, no to na razie idź sobie. Ja sobie pozbieram śmieci, ale czy ty byłeś... Do widzenia. Czy ty byłeś zleceniodawcą? Bo chyba był taki jeden... właśnie, tak, bo w centrum... W centrum to jest fixer z centrum. No dobra, mam opuścić teren. Opuściłem teren. Czy ty do mnie zadzwonisz? Pan nie powinieneś do mnie dzwonić, skoro przed chwilą się widzieliśmy. Dzwonisz do mnie? Pięknie. A, ten... Wiedziałem, papa. Że mogę na ciebie liczyć. Padre. Nomadzi, dziękuję za pomoc. Zamykam kontakt. Dobra. Samochód. Autopłotka. Dlaczego widzę dwie płotki na mapie, która jest prawdziwa? Ten rzęch mi podjechał. Nie. Tylko nie to. Już motorek bym wolał. Tego też nie będziemy brać. Ja mam swój... O, ten samochodzik. To jest prawdziwa płotka, nie ty. A tfu na ciebie. Dobra. Gdzie teraz? Czy ja czasem nie wsiadłem do samochodu, który jest w samochodzie? Tak. Co tu się stało? Jakiś samochód chyba eksplodował w momencie, kiedy mój samochód się pojawił. XD. XD. O, nic nie ma. Cyberpunk. Dobra, gdzie teraz? A, miałem chyba zadzwonić do jakiegoś takiego pana. Udaj się na wyścig. A, no na wyścig miałem się udać chyba. No to udajmy się na wyścig. Gdzie jest najbliższy teleporter tutaj? Niech rozpocznie się wyścig. Ale wy panowie się nie ścigacie z nami. To do widzenia. Hej, Claire. V! Gotów na kolejny wyścig? Już na ciebie czekam. Wolisz prowadzić swój wóz czy moją bestię? Oczywiście, że... Pojedziemy moją bestię. Wozem. Lepiej go czuję, rozumiesz? Jasne. Może być twoim. To spotkamy się na miejscu. Drugi wyścig miał być moim. Zaraz przyjadę. Do zobaczenia. Ale nie był, niestety. Dobra, zaczekaj tutaj sobie. Właśnie ja chyba powinienem gadać z tymi ludzikami. To już jest chyba ostatni... Nie masz nic do powiedzenia. To jest ostatni chyba wyścig. Cześć, Vi. Pozwól, że obejrzę sobie wózek przed startem, czy wszystko gra. Tylko bądź w pobliżu, w razie czego. Co, nie ufasz, że możemy wygrać wyścig takim pojazdem? Nie boisz się, że tym razem skończysz martwa? Dlaczego akurat dzisiaj? Nie mówię, że dzisiaj. Może następnym razem. Albo następnym. Moją znajomą zabiła wadliwa instalacja elektryczna. We własnej kuchni. Więc wiesz, co ma być, to będzie. Jak widzisz nasze szanse? Wiesz, ciężko będzie wygrać z Luigi'm. Dzisiaj jedzie z nim Marco. No i? Ta dziewczyna bardzo lubi strzelać po kapciach, ale nie myśl o tym. Skup się na trasie, a ja zajmę się... Strzelanie to jest najgłupsza rzecz, jaką... Wybacz, ale muszę ostukać opony, zanim ruszymy. Jaką wymyślili w ogóle w tym cyberpunku. To chyba jest jakiś sklep z ciuchami bardzo blisko. 30 metrów. Kawałek drogi. Nie, no... A, wiem, to jest ten cały sklepik. Już kojarzę, gdzie jestem. No i tak zobaczymy, czy nie masz jakichś fajnych ciuchów. Pamiętam, o właśnie, taka... Już mogę mówić? Taka cyberpani była w takiej sukni czerwonej. Fajne rzeczy, masz jakieś portki z trzema slotami. Ile ja mam slotów? Też mam trzy. Ale są bardzo tanie. Kupię je sobie chyba. Czemu takie taniutkie są? No 5 tysięcy, no przy moich pieniądzach to jest nic kompletnie.
Kupujemy sobie. Tutaj też budki miałem 3-slotowe. Teraz ja chyba miałem czapkę jakąś słabą. To mam bardzo dobre. Ale chyba czapeczkę miałem jakąś dziadowską. Tak, jakaś opaska. Bardzo dawno temu ją zdobyłem. Ale ona ma też prędkość ruchu w sobie. To nie opłaca się na razie zmieniać. No, zbieramy sobie jeszcze trochę kasy. Ja będę chciał do ukończenia całego tego cyberpunka kupić sobie wszystkie pojazdy, jakie są w tej grze. Czy mogę z nami pogadać, bo czasami oni coś się odzywają do mnie. Znałeś Dinara sobie, nie? Prawda, że idzie kasomatowi. Czy dlatego go skasowali rok temu? Nikt nie skasował Rasera. Ten gość sam się skasował. Nie umiał odpuścić. To, że wisiał Matowi cztery koła, nie ma z jego śmiercią nic wspólnego. Zresztą trudnie oddać kasy, co nie? Mało tego, Din zamierzał wykupić się właśnie z nagrody za wyścig. Wiesz, wygrał albo zginął. Skończyło się na tym drugim. Oni wszyscy mają takie fajne, kolorowe samochody. Ten jakiś neonowy, coś tam. Jakiś złom. Dobra, a mój tak wygląda standardowo. Chociaż mój też fajnie wygląda. No to jedziemy. Chyba mam wsiąść do samochodu i ruszamy. Let's go. Ale to jest tak turbo głupie, że ona siedzi obok i strzela. To nie ma żadnego sensu. Odpalajcie swoje potwory! No dalej, dalej! Nie mogę nawet. No, trzymam W i nic się nie dzieje. O, jak dobrze. Odliczamy. 3, 2. Nie mogę ich sakować. Dobra, start. Let's go. Właśnie gry wyścigowe. Widzisz tego z przodu? To Luigi. Ja jestem z przodu. Będzie zakręt, tnij ostro. Ja mam za dobry samochód. A właśnie, to teraz mi mówisz, jak mam skręcać. Nigdy tak nie mówiłaś. Ale to sobie zetniemy kawałkiem. Nie podoba mi się za bardzo sterowanie tego pojazdu. Mogę jakiś inny samochód sobie wybrać. On ma taki za bardzo agresywny skręt i nie można sobie nawet wspomóc tego zakrętu spacją. Tylko o, powinien dojeżdżać, zwolnić, o i wjeżdżać na takim lekkim zwolnieniu w zakręt. Ja tu lubię samochody, w których na pełnej prędkości sobie jadę. Spację przytrzymam, się trochę pośliznę i wchodzę w ten zakręt na ślizgu, a on jest taki aż za bardzo przyczepny. No i to najgłupsza rzecz na świecie. W tym wyścigu niemożliwe jest zestrzelenie z samochodu wroga, żeby nie wiem, się możemy to wygrać, żeby się podpalił i na przykład wybuchł i dalej, żeby nie mógł jechać. Ani niemożliwe jest na przykład przestrzelenie koła, ani mi, ani przeciwnikowi, a mimo tego zrobili takie głupie strzelanie przez okienko. Dobra, na razie to się tak ścigamy, jadę sobie powolutku. Nie wiem, czy jakbym wszedł do tej głównej mapy, to czy widziałbym całą trasę, chyba nie. Więc pamiętam, że w tamtym wyścigu, jak miałem taki wyścig na pustyni, tam wchodziłem do mapy, żeby zobaczyć, czy już przekroczyłem mapę, czy nie, to tam właśnie było tylko następny znaczek pokazany. Czy my wyjeżdżamy właśnie na Badlandy, czy tak sobie po prostu jedziemy tymi dużymi obwodnicami, tymi trasami? Na maks prędkości. Samochodzik buczy. Oj, przejechałem panią, ale trochę wolno na tym wyścigu. Uważaj na tych z tyłu. Będą wyprzedzać. Niech próbują. Oj, za chwilę mnie wyprzedzą naprawdę. Ja nie mógłbym robić żadnych tych serii na YouTube'a z gier wyścigowych. Po iluś tam minutach jazdy samochodem kończą się tematy. I tylko się jedzie tak bezmyślnie. Czy ja tu byłem kiedyś? Nie wiem, nie pamiętam. Czy to jest przewrócone? Aha. O, wjeżdżamy na trawkę. Tylko taką trasę wymyślił. Myślałem, że mi się zaczęło palić, ale nie, no ja mam jakieś takie coś czerwonego w środku pojazdu. O, tu kiedyś byłem w tym czymś. Jakieś takie było pełno ludzików, no i jakichś robotów chyba. I tam wysoko było takie dziwne rusztowanie. I tam chyba ktoś chodził na tym rusztowaniu, nie mogłem go zastrzelić. Nie wiem, jak to ostatecznie skończyłem. Czy nie, chyba go zastrzeliłem, ale nie mogłem z niego podnieść rzeczy, bo nie było tam wejścia kompletnie, nie było tam na samą górę. Dobra. No i to chyba jest finałowy wyścig, bo tak bardzo długo jadę.
O, tutaj był start drugiego wyścigu w tym miejscu. A, to jest meta? Tak. Brawa dla Vee! Coś się pojawiło. Pierwsze miejsce Vee! Wygraliśmy to, kurwa! Następny człowiek w powietrzu jakiś... Jesteśmy w finale! Tak, udało się. Nie zatrzymaj się, okej? Okay? Odjedźmy kawałek dalej. Po co? Chcę pogadać. O, tu Fixer gdzieś musisz mieszka. Musisz się o czymś dowiedzieć. Tak. W porządku. Przystanek tego Fixera. Przyjechaliśmy. Tego z tą fajną grzywką. No właśnie. A można to uruchomić? W GTA można było takie coś... Taki wizjer sobie patrzeć. Cześć. Co mi chcesz powiedzieć, pani? Ładny widok. Tak. Lubiłam tu czasem siadać z Dinem. Po każdym wyścigu mi opowiada taki fragment historii. To co chcesz mi powiedzieć? Z tym swoim... tym byłym jakimś tam... Wspominałam już o Dinie, moim mężu, prawda? Był twoim kierowcą, tak. Był twoim kierowcą. Najsłodszy człowiek, jakiego znałam. Przyjaźniliśmy się jeszcze przed moją korektą płci. Przyniósł mi żonkilę do szpitala. Co? Na nowy początek, powiedział. Długo byliście małżeństwem? Czego ja się... 12 lat. Czego ja się tutaj dowiaduję? Dzień śmiał się, że na 15 rocznicę. Może wreszcie namówi mnie na pierwszy wszczep. Szykował jakąś niespodziankę. Mogę zapytać, czemu nie masz żadnych wszczepów? Lubię maszyny, Vee, ale nie zamierzam sama stać się jedną z nich. To dziwne? Trochę tak, ale w porządku. Jeśli ktokolwiek miałby mnie namówić na wszczep, byłby to Dean. Ale cóż, nigdy się nie dowiemy. Dlaczego mówisz mi o mężu? W sensie, że akurat teraz? Bo w sumie pytałeś, Vee, sam. Rok temu zginął w wyścigu, w finale. Ale nie tak po prostu. Pewnie jakby siedli tego za szyję albo coś. Zaraz, jaki to ma związek z naszym wyścigiem? Zginął przez ciebie? Nie wiem, może tak, żeby tam więcej... Chcesz powiedzieć, że powiadało. Zginął przez ciebie? Przeze mnie? Skąd taki pomysł? Zabił go jeden korporacyjny chujek. Peter Sampson. Wyjątkowa gnida. Kim jest ten korp? To nieistotne. Dla mnie był zawsze po prostu przeciwnikiem, ale dla Dina... Znali się jeszcze z dawnych czasów, Dean i Sampson. Coś między nimi zaszło. Dean nigdy mi nie powiedział, ale tak. Było coś między nimi. Jakaś zadra. Te wyścigi traktowali bardzo osobiście. Dean nie znosił, gdy Sampson wygrywał. Okej, pewnie będzie... Na koniec po tych wyścigach pewnie będziemy ścigać tego korposa, albo ten korpos ją zastrzeli w trakcie... Kim jest ten korp? Finału pewnie, albo coś. To nieistotne. Dla mnie był zawsze po prostu przeciwnikiem, ale dla Deana... Znali się jeszcze z dawnych czasów, Dean i Sampson. Coś między nimi zaszło. Dean nigdy mi nie powiedział, ale tak. Było coś między nimi. Jakaś zadra. Te wyścigi traktowali bardzo osobiście. Dean nie znosił, gdy... Mówiłaś to. To jak właściwie zginął twój mąż? Wychodziliśmy na ostatnią prostą. Sampson pruł asfalt przed nami. Wiedzieliśmy, że już nie wygramy, więc Dean zaczął zwalniać. I wtedy ten chuj nagle przehamował. Zrobił to specjalnie. Dean stracił kontrolę. A czy nie na tym polega ten wyścig? Nie rozumiesz. On już nie miał powodu. I tak by wygrał. Zabił z premedytacją. Aha, czyli on jechał, ten korpus jechał przed nimi i tak po prostu zahamował, żeby... Ale co? Tak sobie po prostu walnęli i on zginął, po prostu waląc, nie wiem, twarzą w kierownicę? Bez sensu. Nie mają tych... W cyberpunku w przyszłości nie mają tych... poduszek powietrznych. Weźmy to. Więc co się kryje za tym wyścigiem? Bo widzę, że nie chodzi o zwycięstwo. Tak, mam w dupie wygraną. Chcę zabić Sampsona. No fajnie. I to mogę ma być ci twój pomóc. Pomysł na zemstę? Ludzie ciągle giną na trasie. Nie będzie w tym niczego dziwnego. Wszystko odbędzie się według reguł. A co jeśli Sampson nie pojawi się na wyścigu? Nie odpuści sobie takiej chwały. Na pewno się pojawi. Rok temu został mistrzem. Myślisz, że nie zechce tego powtórzyć? Czego ode mnie chcesz? Mam ci pomóc go zabić? Wolę dorwać Sampsona, niż wygrać wyścig. Jeśli pojawi się taki wybór... Zawsze się tak cieszyła, jak dojeżdżałem... Przepraszam, że cię okłamałem. ...na pierwszym miejscu. Dobra.
I tak to już od razu było wiadomo. Ona chyba w pierwszej rozmowie, w ogóle jeszcze przed jakimś pierwszym wyścigiem, więc? Jak przyszedłem do jej garażu, to coś tam już była rozmowa o tym, że ten jej mąż zginął. A załatwmy go, chcę tylko wygrać wyścig, przykro mi, ale nie. Dobra. Skoro to dla ciebie takie ważne, go. Załatwmy tego skurwiela. Dziękuję. To dla mnie cholernie ważne. Więc widzimy się w finale. Tak jest. Do zobaczenia, Vi. Dobra. Ja sobie przejadę ten wyścig, a... jednocześnie tam kogoś sobie rozwalimy. Chociaż... no co, bo tylko przyhamował. Bo tam się nie lubili. Nie wiem, i to się coś... tu śmierdzi mi. Że chyba nie o to tam chodzi. No dobra. Misia przywiązany z przodu. Ale zaraz, jak my przyjechaliśmy moim samochodem, to skąd się wziął jej samochód w tym miejscu? Cześć kolego, z tym już sobie gadałem. Musisz wykręcić. Wsiadam do swojego pojazdu. Jakie mam jeszcze misje? Fixer, tak. Wiem, że to jest pan Fixer. Tu jeszcze tego questa nie zrobiłem od początku. O, znowu ten automat coś ode mnie chce. Dobra, to pojedźmy do tego automatu. Szybką podróżą tutaj. Tym razem steleportowałem się bezpośrednio właśnie do niego. Nie ma tego automatu. UTF. Chwila. Gdzie jest Brendan? Zabrali go. Tak po prostu. Mówili, że muszą przeanalizować jakieś dane. Próbowałam ich zatrzymać. Mówiłam, że to mój najlepszy przyjaciel. Spojrzeli na mnie jak na wariatkę. Chwila. Już to mówiłeś. Wszystko jest zbagowane i to podwójne. Są pytania. Pewnie z nim nie rozmawiali. Nie wiedzą, że Brendan jest... że nie jest zwyczajnym automatem. Właśnie. Wiedziałam. Też to poczułeś? On jest... jak człowiek. Zabrali go do punktu obsługi. Jednemu chyba zrobiło się mnie żal czy coś, bo dał mi wizytówkę. Proszę, sprowadź go z powrotem. Ja nie dam rady bez niego. Może ci wstawię go do domu i będziesz mieszkała z tym Brendanem, co? Dobra. Ja chcę tego questa zrobić. I automat. Gdzie ty mieszkasz? Automaciku. Na końcu mapy. Oczywiście w tej dzielnicy. Kurde, ciężko będzie się przedostać. No dobra. Gdzieś tam próbujemy w najbliższej szybkiej podróży. Tutaj, na pewno będę musiał przejechać jeszcze przez jakiegoś innego questa. Ten Brendan to jest jakimś takim automatem, co przypomina automat, jak był ten Delamine, taki właśnie. Bez komentarza. To jest cyberpunk. Już się przyzwyczaiłem, już mam tak sprany mózg, że jak widzę coś takiego, to... a nie, to cyberpunka sobie gramy. Cześć, a nie, to jest policja. To nie. Tędy idziemy. Idzie sobie, zanurzył się w beton. Cześć, a może ja powinienem... po cichu to zrobić. No i znowu cyberpunk. Ledwo przeszedłem kawałek. Mogę dotknąć do coś? Nie zbaguję się jeszcze bardziej, mogę na to wejść? Aha, ale dlaczego to... aha, no prawa fizyki w ogóle nie obowiązują tutaj. Tam. Cześć! Widziałeś wyniki otwarcia? Mamy przebój. No to gratuluję. Byłeś świetny. A, zapomnij, że po tobie jechałam. Forza wpłynie niedługo na konto. Ze sporą premią. Trzymaj się. No i fajnie, jest zadowolona pani. Co tego przeżywaliśmy, myślałem, że ten... gdzieś jak mi się pojawił. Dlaczego nie pojawił mi się komunikat, żeby wpłynęły pieniądze? Klient? Nie może być. Czym mogę służyć? Co to za miejsce? Witamy w punkcie obsługi SoftSys. U nas twoja elektronika dostaje drugą szansę. Zaraz. No tak, to Rachel już mi pieniądze przysłała. Macie sprzęt? Po cholery, nie prosi kupić nowy? Patrząc na to, ilu mamy ostatnio klientów, sam zadaję sobie to pytanie. Chcę się zobaczyć z Brendanem. Podobno ktoś go tutaj przywiózł. Jakim znowu Brendanem? Serio pytasz? Gdy energii masz za mało, wlej espresso w swoje ciało. Czy jakoś tak? A ten automat, co go niedawno przywieźli. Fajne ma te hasełka, nie? Chwytliwe takie.
No, ale przykro mi bardzo. Nie mogę cię wpuścić na zaplecze. Jeszcze mi coś rozwalisz. Tak ty mnie nie wpuścisz. No to tutaj na coś tam. Nie masz pojęcia, z czym masz do czynienia, co? Brandon jest cudem techniki. Zaręczam, w życiu nie widziałeś maszyny z taką matrycą kognitywną. Żeby SI tej klasy upakować w małym automacie, trzeba... Dobra, już. Zrozumiałem. Znasz się na rzeczy, niczego nie zepsujesz. Idź obczajać ten swój cud techniki, póki jeszcze instalacja się nie skończyła. Instalacja? Coś mu chyba formatują mu głowę albo coś. Brandon! Kogo ja widzę? Vi? Jaka miła niespodzianka. Przyszedłeś się ze mną pożegnać? Nie, przyszedłem cię uratować. Jak to pożegnać? Chyba nie idziesz na złom, przyciągałeś klientów jak magnes. Dziękuję za komplement, ale w tym właśnie tkwi problem. Wygląda na to, że troszkę przesadziłem z efektywnością. Właśnie aktualizują moje oprogramowanie. Podobno zrobiłem się zbyt podobny do człowieka. Szef mówi, że klienci czasem czują się przy mnie nieswojo. Niepotrzebnie wykorzystywałem w rozmowach wiedzę o ich... Gdy ktoś musi pogadać, idzie do psychologa, a nie do maszyny z kolą. Tak podejrzewałem. Wcale nie jesteś SI, prawda? W każdym razie nie na poziomie AGI. Widać, że nie masz odpowiednio dużego procesora. Ten twój nie udźwignąłby osobowości z wolną wolą. Słuszne spostrzeżenie. Musisz być niezłym technikiem. Programista zrobił świetną robotę. Algorytm rozmowy pierwsza klasa. Prawie dałem się nabrać. Wydajesz się nieco rozczarowany. Cóż, zajebiście było mieć za kumpla automat z napojami. To tak absurdalne, że aż piękne. Oho, aktualizacja niedługo się skończy. Przekaż Teo, że będzie mi jej brakowało. Pewnie chciałbyś, żeby mnie to zasmuciło. Tak jakbym naprawdę zyskał samoświadomość. Opowiem ci mój ostatni dowcip. Użyję bohaterskiego tonu, jak dzielny przyjaciel, który śmieje się śmierci w twarz. Chcesz? Chcę, ale nie mogę. Zaraz. Wiesz co? Chcę. Fajnie czasem poudawać, że wierzy się w bajki. No, Vi. Nie roztkliwiaj mi się tu. Musisz żyć dalej. Powiedzieć Teo, że ma w sobie siłę. Powiem. Hej, Vi. Gdzie był Johnny Silverhand po wybuchu bomby w wieży Arasaki? Nie wiem. Wszystko wie. Gdzie? Wszędzie, Vi. Wszędzie. Instalacja aktualizacji zakończona powodzeniem. Żegnaj, Brandon. Będzie mi cię brakowało. No i tak się skończyło. I co, on teraz nie będzie taki bardzo podobny do człowieka? Zaraz, czyli to ostatecznie było, że... był tak naprawdę tak dobrze zaprogramowany po prostu automatem i tyle. On nie był wcale jakimś dziwnym turbowirusem. No to tyle. Niestety. Brandonie. Tak się skończyła. Porozmawiam z tą Teo. No dobra. No to idziemy. Że też nie mogę go uratować, ani nic mu zrobić, nie wiem, wyciągnąć kabel tej aktualizacji. Nie wiem. To się dziwnie skończyło. I co, cyberpunk znowu będzie tutaj? Teraz jest więcej ludzi. O, tam już wyskakują. Oczywiście. Betonowe ludziki. To jest coś dziwnego w tej ziemi. O co chodzi? A zaraz jak ja będę szedł? Nie no, mi się nic nie dzieje. XD. A jeszcze mi samochód potrącił. Wstawaj. Lecimy. Kończyć misję. Tak dużo w tym odcinku questów ponapoczynałem. Jak? Znalazłeś go? Gdzie jest? Kiedy wróci? Pewnie z nim nie rozmawiali. Nie wiedzą, że Brandon jest... że nie jest zwyczajnym automatem. Czy ja znowu powtórzyłem? Wiedziałam. Jejku. Też to poczułeś? Znalazłem. On jest... Kazał przekazać, że... Jak człowiek. Zawsze miałeś w sobie siłę. Zabrali go do... To wcale nie brzmi jak dramatyczne pożegnanie. Powiedz, że niepotrzebnie się przy... Proszę, sprowadź go z powrotem. Ojejku, nakładają się tutaj teksty. Ja nie dam rady. Jest tak zbugowany ten Brandon. Ojejku. Był tylko maszyną. A Brandona już nie ma, powiedzmy jej prawdę. Spóźniłem się. Gdzie ty idziesz? Zaktualizowali mu oprogramowanie. Czy to...
Zła wiadomość? Brendana już nie ma. Uciekasz. Zastąpili go jakimś gównianym programem, który instalują w każdym automacie. Kazał przekazać, że będzie mu cię brakowało. Kurwa! To znaczy, dzięki. Ta durna maszyna była najlepszym, co mnie ostatnio spotkało. Wiesz, Brendan wyciągnął mnie z naprawdę mrocznego miejsca. Bez względu na to, czym tak naprawdę był. Ja też będę tęsknić. No właśnie, że ja też nie mogłem... I znikła. No dobra. Eleno! Tak to dziwnie działa wszystko. Dobra, zaczekaj jeden dzień na ten wyścig. Te walki bokserskie dalej mi nie działają. Cyberpsychole. Zacznij do detektywa. No właśnie. O, nacisnąłem na jego mordkę. Okej. Zadanie zaktualizowane. Kto mówi? Nazywam się Vi. Zaraz, ten automat chyba się... Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Rajna. Się nie zakończył. Nie jesteś z policji. No nie. Pracuję dla nich też tam. Prowadzę prywatne śledztwo. Wiem, że poznałeś ostrzec burmistrza. Powiesz coś? Może bądźmy tak tajemniczy, on też... On na dzień dobry też by mi nie powiedział, dla kogo pracuje. Tak powiedzmy. Wiem, że próbowałeś ostrzec burmistrza przed cyberpsycholem. Co jeszcze wiesz? Że powinieneś się ze mną spotkać. Wybieram się właśnie na kawę do Chubby Buffalo's. Zaraz tam będę. Dobra, ale coś mi się zaktualizowało. W questie. Nie, no nie mam już tego questa do Brendona i automat. Niech wszystko się zbugowało. Tak jakbym miał go jeszcze odnaleźć, ale to już jest w tych zakończonych questach. Dobra, odnaleźć tego Brendona, on i tak się bugował. Gdzie ty tam pijesz kawkę tutaj? W takim burgerku. Znaczy to czasem nie jest to samo miejsce, a nie, czy taki był napad. Tutaj jest ten gościu. Hej, chyba ktoś do ciebie. Ten tu wygląda jak Saburo Arasaka. River Ward? To ja. Jesteś Vi, prawda? Mój partner, detektyw Han. Aha. No już tak... Kogoś mi przypomina, chyba... Delikatnie wygląda jak Talar z Wiedźmina 3. Ale tylko tak trochę wygląda jak Talar. A zaraz. Dobra, no. Podobno chcesz nie będziemy tego wyganiać. Dzięki, że zgodziłeś się ze mną spotkać. Naprawdę zamierzasz pracować z najemnikiem? Jeszcze nie wiem, co zamierzam. Na razie wysłucham, co ma nowego do powiedzenia o śmierci Rajna. Ty znowu o tym? Szef ci raz powiedział, że masz to zostawić. Lepiej go posłuchaj, on nie lubi powtarzać rozkazów. Ma tutaj... Ja wiem, że słuchasz jego, to posłuchaj mnie. Ja ci dobrze życzę, po prostu odpuść tę sprawę. Przecież nic nie robię. Siedzę, piję kawę, słucham plotek. Dobra. Rób co chcesz. Ja w tym nie będę brał udziału, zresztą i tak śpieszę się do córki. A wy przynajmniej znajdźcie sobie mniej eksponowane miejsce na takie rozmowy. No dobra. To wsiadamy. No, to słucham. Tak ładnie rączką mi pokazał. No zaraz. To pierwsze. Detektyw Han nie przepada za Edgerunnerami. Nie bierz tego do siebie. Detektyw Han mało za kim przepada. Czemu ja taki jestem niski w porównaniu do niego? Ten fajny design. Chcesz rozmawiać. Przed atakiem na Rajna chciałeś przekazać jakąś wiadomość ludziom burmistrza. Co to było? Najpierw moje pytanie. Dlaczego wężysz wokół tej sprawy? Kto cię wynajął? Właśnie mu jeszcze nie powiedziałem. Nigdy nie zdradzam nazwisk zleceniodawców. No, to pewnie masz jeszcze sporo tropów poza mną. Mam nadzieję, że tak jest. Bo ode mnie się niczego nie dowiesz. Będę. I nie chodzi wcale o złośliwości czy wścibstwo. Chodzi o moje własne bezpieczeństwo. Zanim otworzę usta, muszę wiedzieć, do czyjego ucha trafią moje słowa. Wynajęła mnie Elizabeth Perales, jej mąż Jefferson. Przyszły burmistrz? W sumie mogłem się tego spodziewać. Wiesz co? Han miał rację, tutaj jest za dobra akustyka. Chodźmy do mojego auta. Okej, jak chcesz. Przecież ty taki... Ja jeszcze mu nie ufam na 100%. Może się okazać jakimś dziwacznym bandziorem. On jest większy ode mnie i silniejszy. Na pewno jakby mnie walnął jakąś mechaniczną łapą, to pofrunę do tyłu. Dobra.
Mój samochód wcale nie wygląda jak na samochód, który jest dobrze wytłumiony. Ale wsiadamy pierwsi. Elo. Już się teleportował. Jeszcze też pada. Chłopaki z mojego posterunku zgarnęli Chorwata, jak się pętał po Arroyo i strzelał do śmietników. I coś chrzanił, że idzie na spotkanie z burmistrzem. Kogo zgarnęli? Petera Chorwata. Psychola, który potem zaatakował burmistrza. Przytrzymali go, ale gdzieś się zapodział. Jeszcze przed złożeniem zeznań. Więc postanowiłeś ostrzec burmistrza przed niebezpieczeństwem? Tak po prostu, z dobrej woli? Mówisz to tak, jakby dobra wola była czymś wstydliwym. Wstydliwym nie, ale na pewno niecodziennym. Powiedziałeś, że się zapodział? Co to znaczy? To znaczy, że najwyraźniej komuś zależało, żeby akurat tego dnia nie liczył karaluchów w celi. I uprzedzając twoje następne pytanie, nie wiem komu. Moja kolej. Dlaczego Perales się za to zabrał akurat teraz? I dlaczego nieoficjalnie? Skąd mam wiedzieć? Może po prostu się boi. Nie chce siadać na stołku, z którego przed chwilą się ktoś osunął martwy? Też bym nie chciał. Moim zdaniem próbuje zdyskredytować Holta. Podejrzewa go? Nie wiem. Ale nawet jeśli nie, to morderstwo burmistrza i tak narobi smrodu wokół jego zastępcy. Red Queen's Race. Słyszałeś coś na ten temat? Wiesz, co to za miejsce? Może i wiem. To ma jakiś związek z Rainem? Wybierał się tam w dniu śmierci. Dobra, spotkajmy się z moim informatorem. Obiło mi się o uszy, że Red Queen's Race to elitarny klub, ale nawet nie wiem, jak tam trafić. A potem pojedziemy porozmawiać z kobietą, u której pracował Horvat. Albo właściwie, możemy do niej pojechać najpierw. No, jak wolisz. Aha. Ja bym wolał do informatora. O, powiedziałeś my. Ta sprawa mnie dręczy. Podejrzana jest choćby sama prędkość, z jaką ją zamknięto. Ty wywiążesz się ze zlecenia, a ja znajdę dowody, ale które przekonają mojego szefa, że śledztwo trzeba wznowić. Obaj zyskujemy. Więc? Dokąd jedziemy najpierw? Już miałem raz taki wybór na początku gry, to coś zepsułem i w końcu do jednej osoby, tam do takiej pani korpowskiej nie pojechałem. Do informatora. Jedźmy do tego twojego informatora. Klub to pewniejszy trop. No dobra. Też nie wiem, po co miałbym tam do tamtej jakiejś pani podjeżdżać. Dobra, F nacisnę. Przyspieszymy już tą podróż. Facet pracuje w tym sklepie. Ty z nim pogadaj, ja zaczekam na zewnątrz. Przekaż mu pozdrowienia od Igora. Będzie wiedział, o kogo chodzi. Przecież to twój informator, nie zna mnie. Nasze ostatnie spotkanie skończyło się niefortunnie. No, dla niego. Ludzie, których sypał, dowiedzieli się o tym. Beze mnie masz większe szanse coś z niego wyciągnąć po dobroci. Co to za gość? Właściciel sklepu. Ma różnorodną klientę, ale jest wścibski, więc wie wszystko o wszystkich. Do tego jest tchórzem. Idealna kombinacja. No dobra, to czekaj. Już sobie tak współpracujemy normalnie, byśmy byli ziomkami. Chyba... A, bo tam jakiegoś jednego questa zrobiłem w poprzednim odcinku, żeby gościł w bagażniku. Ale ja tam tak wszystko popsułem, że ostatecznie nie wiem, jak to się zakończyło, że chyba go wypuściłem z tego bagażnika. I ten gościu, co mi zlecił, to nie wyzywa. Ale tamtej wakarku się podobało. Więc nic złego nie zrobiłem. A, to jest ta pani, z którą się ścigam. Dobra, no nadal jesteś pewna, że chcesz go dorwać? Dobra, no że tak. Dziękujmy, że się otworzyła przy mnie. Będziemy koleżeńscy. Do zobaczenia. I chyba tyle. Pogadaliśmy sobie. Stróże prawa. Cześć. Szukasz inspiracji, czy masz już coś konkretnego na myśli? W obu wypadkach na pewno pomogę. A co to jest w ogóle za sklep? Dobra, nie chcę wiedzieć, co to jest za sklep? Pewnego klubu. Red Queen's Race. Radzę zacząć od czegoś bardziej przystępnego. Lizzie's Bar w Kabuki, dobre dla początkujących. Ewentualnie chmury w Japantown. Byłem już. Pytam o konkretny adres. We wszystkich tych, co on wyliczył, nawet chmura. Ten adres znają tylko wybrani, rozumiesz? Jeśli ty go nie znasz, to znaczy, że masz tam nie trafić. Pozdrowienia od Igora.
Nie, nie, nie! Mówiłem, że koniec z tym! A ty, Mendo! Zaraz, użyj siły. Mendo, jak zamknęła. Jak ja bym się tu dostał, bym nie miał siły? Gdzie ty uciekasz? Halo, kolego. No, kurwa. Cześć, Neil. Pierdol się. Spokojnie. To jest twój kolega, czy... jedno pytanie. Ludzie się patrzą. To nie ma nic do oglądania. Idź sobie. No, spływaj. Dajcie mi spokój, dobra? Nie możecie mnie do niczego zmusić. Wejdźmy zmusić. Może tam do środka. Zaraz. Dawaj, dawaj. Dobra, to ostatnie było. Red Queen's Race. Podaj tylko adres i damy ci spokój. Ostatnim razem on mówił to samo. A potem te skurwysyny połamały mi wszystkie palce. Dopilnuj, żeby się nic nie stało. Ja ci połamię jeszcze więcej, nie no. Wtedy mnie tu nie było. A teraz jestem. Ja będę ochroniarzem. Dopilnuję, żeby nic ci się nie stało. Gdyby ktoś pytał, powiemy, że znaleźliśmy adres przy trupie wyłowionym z zatoki. Dobra. No, nie celuj. To za miastem. Niedaleko rzeki. Obok Bonita Street. Byłeś tam? Dostarczałem towary. I czasem pracowników. Ale nie wiem, po chuja się tam pchacie. Klub stoi pusty, zwinęli interes. Zwinęli? Przed śmiercią burmistrza Ryana czy po? Jakoś tak zaraz po. Dzięki, Neil. Ten tak bandyta. Ale mam niefort. Się zachowuje. No, to się nazywa przełom w śledztwie. To wygląda obiecująco. Ale podjechałbym jeszcze na ten targ. Jaki targ? Pracodawczyni Chorwata. Mówiłem ci. Nie odpuszczałbym tego tropu. Dobra, no to podjedziemy. No dobra. Sprawdźmy ten twój targ. Pojedziemy moim? Chętnie, dzięki. Tylko poczekaj, bo chciałem sobie tutaj podnieść to coś. O. Aj, kurwa. Dobra, to Johnny się dobija. Wstakujemy, on za chwilę się pojawi razem ze mną i od razu naciskamy F, szybka podróż, chyba że masz coś do powiedzenia. 90% czasu detektywa spełza na gadaniu. Ale przecież ty to już wiesz. Masz dobre wyczucie. No to kogo mogę przesłuchać? Nie mogłem. Mówiłeś, że to pracodawczyni psychola. Zakręciłem się o dwa. Christine Markow, 42 lata. W aktach figuruje jako jedyna pracodawczyni Chorwata. No, i w ogóle jego jedyny kontakt. No dalej. Wi. Nie wiem, która to będzie. Musimy popytać. No, za chwilę. Z lewej strony, ty z prawej. Ja włączę cyberocz i od razu znajdę pierwszą z brzegu. O. Nazywasz się Christine Markow? Nie, ale wiem, kto się nazywa. Stoisko z techniką. Tam, po drugiej stronie. Gdzie ją znajdę? Nie znam. Fajnie, chodź kolego, już mamy. Jak nie, to wypad. Chodź, ja już wiem gdzie. Dobra, chyba sam będę musiał tutaj podejść. Christine Markow? Mamy parę pytań. Gliny? Tak, nie. To. Chcemy się czegoś dowiedzieć na temat Petera Chorwata. Podobno tu pracował. Pracował, a potem przestał pracować i zaczął wygłaszać przemowy. Chorwat dużo tu zarabiał? Pytam, bo za jego wszczepy można by kupić całe to targowisko. Tak, potwornie dużo zarabiał. Był milionerem, jak my wszyscy. W takim razie skąd miał pieniądze? Coś mu załatwi te wszczepy. Gdybym wiedziała, nie wciskałabym tutaj badziewia biedakom, tylko kupiłabym sobie AV-kę i bym nią odleciała bardzo daleko stąd. Pewnego dnia po prostu miał to wszystko. Był wtedy wyjątkowo podjarany. Nawet pytałam, skąd to wziął. Powiedział, że ktoś się wreszcie na nim poznał. A potem znowu odleciał w jedną ze swoich tyrad. Kiedy Chorwat zaczął się dziwnie zachowywać? Dziwnie to w jego przypadku znaczy co innego niż w przypadku innych ludzi. On nigdy nie był tak całkiem do końca normalny. Ale powiedzmy, że Chorwat sprzed odsiadki i Chorwat po to dwóch całkiem różnych Chorwatów. No i co takiego mówił? Raj do złamany chuja i tak mu się udało mnie wyruchać. To był jego stały refren. Dlaczego był taki cięty na burmistrza? Oczekujesz logiki od świra?
Może mu się wydawało, że Ryan przemawia z telewizora tylko do niego, obiecuje mu różne rzeczy, a potem go osrywa. Świat Chorwata składał się wyłącznie z ludzi, którzy na niego czyhali. A najbardziej czyhał Lucius Ryan. Kto? Lucius? Zaraz. To drugie. To kto jeszcze czyhał na Chorwata? Oprócz Ryana? Najbardziej pani prezydent. Potem Saburo Arasaka, a jak mu się zmarło, to jego syn, Yorinobu. To wszystko płoszycie mi klientów. Jejku, ale Menda nie chce nic powiedzieć. Ktoś wreszcie się na nim poznał. Chorwat miał sponsorów. No co ty nie powiesz? Niewiele się dowiedzieliśmy. Wydaje mi się, że to było do przewidzenia. Teraz może się wydawać, że nic nie wskuraliśmy. Ale informacje często nabierają sensu dopiero na tle innych informacji. Ktoś wspomina, że go boli głowa, dajmy na to. Nieważny detal, relacja, zresztą, nikomu sklepik. Do niczego nie potrzeba. Mogę tutaj trochę... Zazwyczaj tak. Miło się gadało. Ale czasem ten ktoś ma po prostu podpędzący samochód, a jego sąsiad wspomina, że majstrowano przy klimatyzatorze w mieszkaniu typa od bolącej głowy. Przypadek? Zbieg okoliczności? A może otrucie? I celowe spowodowanie śmierci? Faktycznie miałeś taką sprawę? Nie, zmyśliłem to przed chwilą. Ale zasada jest ta sama. O, coś tu kombinują. O, świetnie. Zajmę się nimi. Zejdź mi z drogi, Lag. Twój kumpel siedzi i nieprędko wyjdzie. Tygrysy, wypierdalać. Miał się nie odzywać. Wypierdalać! Oczywiście. Ale wyjęli ten miecz, o kurde. Wiecie co, jak wy wyjęliście miecz, to ja powinienem wyciągnąć swoją pałeczkę. O, walczył jak mężczyzna z mężczyzną. Pyk, pyk, o kurde, ale wy kroicie. Ja tu się chciałem z wami pobawić, aby... Tak, tłuszecie. Aha, już koniec tych broniek, już walimy z pistoletów. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Pałeczką go zatłukłem. Dobra. Co tam się jeszcze stało? Coś bolnęło. Cholera, V. Mówiłem ci, że to załatwię. Nie umiesz. Niebezpiecznie jest chodzić z tobą po ulicach. Masz zatargi jeszcze z jakimś gangiem, czy tylko z tygrysami? A jak myślisz? Jestem gliną. Ach, muszę to zgłosić. Zostało nam Red Queen's Race. Ale najpierw muszę posprzątać ten twój bałagan tutaj. Aha. Spotkajmy się na miejscu. Czyli trochę popsułem, że ich zaczepiłem. No dobra. Ale jak ty nie będziesz jechał ze mną, to pewnie coś tam będziesz knuł po drodze, albo nie wiem co. Tutaj jest ten cały klub. Dobra. No to ja się już tam do niego wybiorę i będziemy się powoli do niego kierować. A tymczasem zaczynam dobry czas odcinka i to było tyle, jak się subskrybuj się, to był Cyberpunk 2077, 23 odcinek. Nie w tym miejscu, co trzeba nacisnąłem. Dobra, na następnym odcinku właśnie tak nie lubię zostawić sobie takiego questa w połowie niedokończonego, bo później na następnym odcinku ktoś może nie wiedzieć, o co chodzi. Gdzie ja jestem? A, bo ja się w sufit patrzę. Gdzie by wywiało? To ktoś ciuchy sprzedaje. Co to jest w ogóle za jakaś piocha? Nie, musiałem tutaj być, tak. Byłem. Dobra, to już kończę, to było tyle. Narka. Como si tuviera Edis de sobra.